Orędzie 39. 18 lutego 1974 roku. Nadszedł czas, abym ich zgromadziła. Pozwól, synu, abym cię prowadziła, a zobaczysz pojawiające się wokół siebie cuda. To, co dziś przeżywasz, jest jednym z nich. Jest wzorem dla wszystkich kapłanów należących do mego ruchu. Jaką miłością darzy mojego syna i mnie, jak bardzo żyje dla dusz i ile ich zbawia. To miejsce jest skromne i dzieją się tu drobne rzeczy, przez wielu prawie niedostrzegane. Ale właśnie tutaj, a nie gdzie indziej, jestem dziś obecna. Obecnie lubię się objawiać moim dzieciom w miejscach podobnych do tych, w których żyłam z moim synem Jezusem. Betlejem, Nazaret. Tak, dziś także wybieram ubóstwo, prostotę, małość i zwyczajność, aby się objawić. Wiem, że dla wielu może to stanowić trudność, jest jednak konieczne dla pragnących mnie spotkać. Trzeba być małym, czuć się wyłącznie tym, czym wszyscy są dla mnie. Małymi dziećmi. Małe dziecko nigdy nie patrzy na siebie, ale chętnie spogląda na mamę. Mama zaś patrzy na swe maleństwo. Patrząc na nie może mówić: o, jakże jesteś ładne, jakże czarujące, jakie grzeczne. Dziś, na tym miejscu, coś naprawdę rodzi się dla ciebie jak małe ziarno, które rozwinie się, by stać się wielkim drzewem. Zorganizowałeś tu dziś spotkanie. Znalazłeś brata, którego przygotowywałam od bardzo dawna. Tak, od dawna kształtowałam tego kapłana. Przez ból, niezrozumienie, samotność. Jakże go przyzwyczajałam do wewnętrznej pokory i ducha dziecięctwa, który podoba się mojemu niepokalanemu sercu. Teraz patrzę na niego z upodobaniem. Jest małym dzieckiem w moich ramionach. Mogę go nosić i zrobić z nim, co zechcę. Tacy są i powinni być wszyscy moi kapłani. Powołani przeze mnie dawno mi odpowiedzieli. Karmiłam ich, wychowywałam i prowadziłam, a teraz pozwalają mi już ulegle się prowadzić. Nadszedł czas, bym zgromadziła ze wszystkich stron należące do mnie dzieci. Muszę utworzyć sobie z nich niezwyciężony zastęp. Odnajdują się, rozpoznają, jakby zawsze się znali, czują się naprawdę braćmi. Daję was jednych drugim w podarunku. Kochajcie się, najmilsi synowie, łączcie się, szukajcie się, pomagajcie sobie wzajemnie. Jak bardzo mama się cieszy, widząc was wszystkich, zjednoczonych jak braci w swoim domu.